Robert Lewandowski nie zagra z Holandią, a być może także z Austrią, bo gdy słyszymy, że będziemy się starać, żeby na Austrię wrócił, to oznacza, że lekarze będą walczyć, będą robić swoje, ale warto się pomodlić. Jeszcze wczoraj słyszeliśmy, że to tylko ostrożność, że zmiana Roberta Lewandowskiego to dmuchanie na zimne, ale dzisiaj dowiadujemy się, że kapitan reprezentacji Polski ma naderwany mięsień dwugłowy. Partnerem głównym kanału Zero jest rocketjobs.pl Twój portal z ofertami pracy. Zero ryzyka dla nowych graczy w Fuchsiasz.pl Zwrot 100% do 50 zł w gotówce. Zero.fuchsiasz.pl Reprezentacja Polski zagra więc w pierwszym meczu na Euro 2024, bez Roberta Lewandowskiego, bez Arkadiusza Milika, być może bez Karola Świderskiego, bo on będzie próbował wrócić na czas, ale próby mają to do siebie, że bywają nieskuteczne. Na ten moment mamy dwóch zdrowych napastników: Adama Buksę i Krzysztofa Piątka. I no, wszystko wskazuje na to, że powinniśmy. Ich wysyłać oddzielnymi samolotami, nie powinniśmy ich wsadzać do jednej winy i nie powinni jeść tego samego na obiad. E, to jest dzisiaj sprawa narodowa. Oczywiście są tacy, którzy powiedzą, że z Ukrainą dopiero co zagraliśmy w pierwszym składzie bez Lewandowskiego, bez Świdelskiego, no i w zasadzie bez Milika, bo strzelił w pierwszej minucie. Ale nawet najwięksi optymiści muszą zachować zdrowy osądek, żeby nie wyjść na zwyczajnych szaleńców. Owszem. Buxa i Piątek mają za sobą dobre sezony w Turcji. Całe szczęście, że Piątek się odbudował po kiepskim okresie. Buxa strzelił 16 goli w lidze, Piątek 17, ale wciąż e, jak ktoś chciałby nas przekonywać, mnie przekonywać, kogokolwiek innego przekonywać, że nie ucierpiliśmy jakoś za mocno, no to nie znajdzie słuchaczy, nie znajdzie poklasku. Nie mam zamiaru Państwa tutaj przekonywać o przewagach Lewandowskiego nad Buksą i Piątkiem, to nie ma większego sensu, e, natomiast szkoda mi tej współpracy pomiędzy Lewandowskim a Świderskim, która w reprezentacji Polski co jakiś czas naprawdę potrafiła zaistnieć, co nie jest regułą w reprezentacji Polski, że mamy duet napastników, który wygląda na taki, który się wzajemnie rozumie. Ten duet się w tym momencie rozpadł. Pytanie, czy w ogóle Świderski będzie do gry w pierwszym meczu, ale nawet jeśli będzie do gry, to wydaje mi się, że gdy zmieniają się personalia, zmieni się też system. Świderski był przewidziany jako napastnik Podwieszony pod Lewandowskiego, ale no właśnie pod Lewandowskiego. A czy będzie przewidziany jako napastnik podwieszony pod Buxa albo piątka? Nie sądzę. Wydaje mi się, że tutaj dojdzie do przemodelowania, i Świdelski, nawet jeśli wyzdrowieje na czas, to do pierwszego składu nie wskoczy. Nie będzie jedynką w ataku i nie będzie w związku z tym także dwójką. Czyli prawdopodobne moim zdaniem mogę się całkowicie mylić. Prawdopodobne jest to, że jednak za plecami jednego jedynego napastnika, którym będzie piątek lub buksa, zagra podwieszony yy, pomocnik. I być może los właśnie wskazał palcem kaspra urbańskiego. Tak to już w piłce jest, że nieszczęście jednego zawodnika czasami kreuje nową gwiazdę, i być może Urbański właśnie natrafił na taki moment, kiedy los wskazał go palcem i powiedział, ty, młody chłopaku, od dzisiaj skradniesz serca wszystkich Polaków. Ale to jest hura optymizm. Hura optymizm, który nie jest y, w zasadzie niczym uzasadniony, niczym podparty. Możemy się tak wzajemnie oszukiwać, że stało się dobrze, wyjdzie nam na dobre, ale nie, nie stało się nic dobrego. A więc buksa czy piątek? Buksa wygląda na zawodnika, który lepiej utrzyma się przy piłce na połowie przeciwnika, poczeka z tą piłką, aż y, pojawią się jego koledzy. Piątek natomiast bardziej wygląda na zawodnika, który sprawdzi się w kontratakach, a z Holanią będziemy grać pewnie z Tak naprawdę potrzebujemy kogoś, kto umie i utrzymać piłkę, i zagrać z kontry. Kimś takim był Robert Lewandowski. A teraz musimy się zdecydować, który z tych wariantów, który z tych elementów gry będzie dla nas ważniejszy. Z jednej strony więcej chyba przebawia za buksą, poza doświadczeniem reprezentacyjnym, bo on tych goli w kadrze e, strzelił 6, natomiast pięć z nich w meczach z San Marino i Wyspami Owczymi, jeden ten rodzynek w meczu z Albanią. Piątek goli ma trochę więcej, ale też Piątek w ostatnich latach już w kadrze tak nie zachwycał, jak w tym swoim początkowym e, okresie. E, za Piątkiem przemawia na pewno to, że doskonale zna go Michał Probierz. Michał Probierz ceni swoich żołnierzy jest wierny swoim żołnierzom a Krzysztof Piątek jest jednym z nich w ogóle Krzysztof Piątek to jest zawodnik bardziej poważany przez trenerów niż, niż przez kibiców tak mi się wydaje bo trenerzy doceniają to że zawsze można na niego liczyć nie chcę powiedzieć że Krzysztof Piątek to jest e, zawodnik e, który wyjdzie na boisko z urwaną nogą ale prawie z urwaną nogą bo były takie mecze gdy wycinał sobie kawałek buta który uwierał e, go w bolesne miejsce tylko po to żeby zagrać. Trenerzy doceniają takie charaktery, więc Krzysztof Piątek e, i jego znajomość z Michałem Probierzem to jest pewien atut. Natomiast tu ważne zastrzeżenie. Mecze naszej grupy na Euro 2024 równie dobrze mogłyby się odbyć w szpitalnej poczekalni, bo problemy mają wszyscy. E, I wcale bym nie powiedział, że my, reprezentacja Polski, mamy największe. Rzeczywistość brutalnie doświadczyła i Holendrów, i Austriaków, pewnie najmniej Francuzów, ale to dlatego, że Francuzi mogą wystawić i tak 2-3 czy 4 składy, i wszystkie będą bardzo, bardzo mocne. Holandia straciła Deruna, Botmana, Hartmana, Timbera, De Jonga, a więc kolegę klubowego Roberta Lewandowskiego i Kubmeinersa. To jest sześciu bardzo dobrych piłkarzy, to jest środek pola w dużej mierze. To jest yy, serce tej drużyny. Będą sobie musieli poradzić bez bardzo ważnych postaci. Więc jak my mamy Alibi na pierwszy mecz, to nie wiem, czy oni nie mają nawet mocniejszego. Ale idźmy dalej. Austria jest pokiereszowana totalnie. Zagra bez Alaby, Kalajdzicia, Xavera Schlagera, Aleksandara Schlagera, a w ostatnim czasie kłopoty mieli też Leinhardt, Danso i Weber. No, a Francja to w zasadzie drobnostka. Bez Lukasa Hernandeza e, czułamy niego fofany i kamary. Do tej pory Robert Lewandowski rozegrał w reprezentacji Polski 150 meczów i strzelił 82 gole. Oby w najbliższych tygodniach ten licznik, jeden i drugi, znacząco drgnął. Nie chcielibyśmy tego euro przeżyć bez Roberta e, Lewandowskiego. Natomiast e, teraz Garść statystyki. Do tej pory graliśmy bez niego, odkąd zadebiutował w kadrze 37 razy. Nie jest to fatalny bilans. 16 zwycięstw, 16 remisów i 5 porażek, ale już gdy weźmiemy pod uwagę wyłącznie mecze o stawkę, no to już wygląda to gorzej. 3 zwycięstwa, 4 remisy, 3 porażki. Natomiast czy Robert Lewandowski zbawiłby nas w meczu z Holandią? Na pewno by się przydał w meczu z Holandią, ale czy by nas by zbawił? Jest to o tyle wątpliwe, że do tej pory z Holandią zagrał trzy razy i zawsze za przeproszeniem było w ryj. Swój pierwszy mecz na Euro 2024. Reprezentacja Polski zagra w niedzielę właśnie przeciwko Holandii. Do tego czasu najważniejszymi osobami w całej Polsce są lekarze reprezentacji Polski. A na czele sztabu medyków reprezentacji Polski stoi Jacek Jaroszewski. Ten sam, który do niedawna procesował się z Grzegorzem Krychowiakiem, e, dzisiaj. Można powiedzieć, że całe szczęście, że on w kadrze jest, a krychowiaka nie ma, bo dzisiaj ręce Jaroszewskiego są znacznie ważniejsze niż nogi krychowiaka kiedykolwiek. Partnerem głównym kanału zero jest rocketjobs.pl twój portal z ofertami pracy. Zero ryzyka dla nowych graczy w fuchsiaż.pl. Zwrot 100% do 50 zł w gotówce. Zero.fuchsiaż.pl Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.